Długo czekali mieszkańcy Kameny i osiedla Północ na drogę łączącą te dwa osiedla. Droga szczęścia nie miała, ale od dzisiaj jest już dostępna dla zmotoryzowanych. Pojawiły się w trakcie realizacji pewne komplikacje. One wynikają z faktu, że pierwszy przetarg, który został rozstrzygnięty, przyniósł nam takiego, nie innego wykonawcę. Ten wykonawca nie dawał sobie rady z realizacją tego zadania. Trzeba było rozstać się i tak się stało. Zanim ogłosiliśmy drugi przetarg, zanim wyłoniliśmy kolejnego sprawdzonego wykonawcę, czyli suwalskie PDM, to trochę trwało, dlatego też budowa tej ulicy trwała dość długo, bo prawie 2 lata. Koszt realizacji tej inwestycji wyniósł 19 700 000 zł. Została ona dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. W zasadzie ta dotacja była przyznana przez poprzedni zarząd, ale jest świetna współpraca, kontynuacja tego, co było wcześniej. No i pan marszałek dzisiaj jest niestety nieobecny z nami, pozwolił nam na symboliczne otwarcie tej ulicy. Jak widzicie państwo, ona jest już w użytkowaniu, tak nieformalnym na razie, a dzisiaj już będzie można naprawdę legalnie poruszać się po tej ulicy. Nowa droga jest dość długa, ma 2200 metrów, co znaczy, że każdy metr nowego traktu kosztował niemal 9 tysięcy złotych. Wybudowano tutaj 2 ronda, które niebawem zostaną nazwane. Bardzo serdecznie w imieniu suwalskiego samorządu chciałbym podziękować szczególnie wykonawcy, temu drugiemu PDM, czy na czele z panem obecnym tutaj prezesem. Dziękuję nadzorowi i cieszę się bardzo, że właśnie ulica wygląda pięknie. Ona rozwiązuje szereg problemów, które występowały w tej części naszego miasta, bo osiedla Kamena było takim osiedlem, gdzie ten ruch koncentrował się na ulicy Kolejowej, na skrzyżowaniu przy centrum handlowym Plaza. Teraz tutaj szybciej będzie można dojechać do obwodnicy naszego miasta, do osiedla Północ. Pozostaje nam życzyć wszystkim użytkownikom szerokiej drogi.